Witam was w kolejnym filmie z kart Pokémon. Słuchajcie, to jest niesamowite. Pierwszy raz w życiu mam w rękach takiego boksa. Co to jest za boks, słuchajcie? I czemu on jest wyjątkowy? Tytuł filmu nie kłamie. To naprawdę kosztuje 1299 zł. Taki boks. Z tego co wiem, jest to najdroższy boks w historii kart Pokémon, jaki kiedykolwiek wyszedł. Jeśli chodzi o nowe boksy, bo wiadomo, że jakieś tam, jak ktoś ma gdzieś w piwnicy nieotwierany boks sprzed 20 lat, no to może być warty na pewno dużo, dużo więcej, ale to jest nówka sztuka, prosto ze sklepu Loot Quest. I w tym momencie kosztuje 1299, przepraszam, powiedziałem 1299, sorry, chodziło mi o 1399, tyle kosztuje ten booster box na lootquest.pl, zobaczcie, Celebrations Ultra Premium Collection. Dziękuję sklepowi Loot Quest za przysłanie mi tego, to są ich ulotki. Obczajcie sobie, dostałem od nich takie karty, o, naklejki drużyn w Pokémon GO, ciekawe. Pudełko jest szerokie, tutaj jest oczywiście symbol 25. rocznicy, wiadomo, Celebrations to jest ten dodatek, który wyszedł z okazji 25-lecia kart Pokémon, także jest mega ekscytujący, ze względu na to, że jest tu dużo reprintów takich klasycznych kart Pokémon. Tutaj widzę już na przykład ten reprint Pikachu, mojego ulubionego z base setu, Charizarda z base setu, też jest reprint, wow. I pewnie zastanawiacie się, Kushi, jakim cudem to jest możliwe, że jeden booster box kosztuje 1399 zł. Jakim cudem to może być tyle warte? Na pewno to nie jest tyle warte, w życiu tego nie kupię. Czy takie słowa teraz przeciskają się przez wasze mózgi z braku lepszego słowa? Dobra, jak to otworzyć? Ja to muszę ściągnąć jakieś to papierowe najpierw. O, dobra, teraz jak tą papierową pieczęć zdjąłem, ale fajnie się odbijam śmiesznie w tym pudełeczku. Jest takie lustrzano-srebrne. O, i to się otwiera w ten sposób. Pokażę wam z ręki, żeby było lepiej widać. No po prostu poezja. Tu jest napisane Train On, tylko oczywiście to jest do góry nogami. Train On to jest takie hasło właśnie z okazji 25-lecia kart Pokémon. Czekajcie, ja to muszę inaczej otworzyć. Jestem niemądry, przecież skoro tutaj jest napis, no to tą stroną się powinno otwierać, nie? Brawo Kushi, że teraz pomyślałeś w końcu. O! I tutaj wyskakują takie szufladki. Lo! Wow! Pokeball! Złota karta jest gwarantowana w tym Elite Boxie. Rzuć monetą. Jeśli wyrzucisz reszkę, przeszukaj swoją talię, wybierz Pokemona, pokaż go, schowaj go do swojej ręki, potem przetasuj talię. Gwarantowana złota karta. Nice. I druga gwarantowana złota karta jest w tym zestawie Pikachu V. Volt Tackle. 210 obrażeń. Wow, 190 punktów życia. I tutaj mamy również, zobaczcie, boosterki Pokémon Celebrations. Te boostery są rzadkie i one już wyszły chyba 2 tygodnie temu na świecie, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, ale w Polsce one nie mogły przyjść. Było opóźnienie z dostawami do Polski, także są dostępne od wczoraj właściwie, czy no od paru dni, przed weekendem chyba jeszcze można było kupić w niektórych miejscach. No i nie muszę mówić, że ten zestaw jest po prostu bardzo, bardzo nostalgiczny, bardzo wyjątkowy. No i oczywiście też niestety przez to kosztuje odpowiednio więcej, czy to w formie na przykład Elite Boxów można go kupić, czy specjalnych takich paczek. Jak wejdziecie na loot.pl, to tam sobie zobaczycie. Raz, dwa, 3, 4, 17. Nie, no na pewno nie jest 17, źle policzyłem. Pewnie jest 16. A nie, może jest 17. Bez kitu jest 17 chyba, naprawdę. O, ho, ho, ho! Wow! Charizard i Pikachu! Jaka piękna przypinka! No, dwie maskotki tego zestawu. Nie bez powodu wybrali go na przypinkę. Ja takiej monety to jeszcze nie widziałem do rzucania w Pokémonach. Ona jest naprawdę ciężka, to nie jest plastik. To jest z metalu. Teraz ją sobie wyciągnąłem z opakowania. Naprawdę ciężka metalowa moneta do rzucania. I tutaj jest i on, słuchajcie. Mój ulubieniec, to jest karta, którą ja najlepiej wspominam. Myślę, że ten film będzie trochę nostalgiczny dla mnie, bo ja zbierałem karty Pokémon 25 lat temu. 25 na pewno to nie było 25 lat temu. 25 lat temu wyszły Pokémony w Japonii, ok? Także ja wtedy miałem 4 lata, więc nie 25 lat temu, ale jakieś 20 lat temu, kiedy Pokémony weszły pierwszy raz w Polsce. I były te pierwsze karty Pokémon w Polsce, to ja oczywiście też wtedy zbierałem. Miałem tego Pikachu, każdy kto grał wtedy w Pokémon miał tego Pikachu, bo on był bardzo częsty, to jest basic, on się trafiał cały czas. To jest taki znak czasów, że kto pamięta tamte czasy Pokémonów, pamięta, że na początku Pikachu był gruby. I to tak specjalnie było, bo w pierwszych wersjach właśnie Pokémonów na Game Boya, tego czarno-białego, jeszcze Pikachu był taki grubiutki, a na karcie Pokémon miał takie fioletowe uszka. Ale bez kitu tak on wyglądał, oprócz tego, że teraz jest taki złoty pattern na tym. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki oni zapakowali te karty, także ja się ich postaram nie dotknąć, ale otwieram tylko tak, żebyście sobie zobaczyli, jak wygląda ta karta, jaką ma teksturkę złotą. Bardzo dobrze, że one są zapakowane w takie opakowanie. Ja celowo paluch trzymam z boku, żeby nie dotknąć tej karty w ogóle. A tył wygląda w ten sposób.
po prostu nie wierzę, nie? Złoto. To nie jest prawdziwe złoto, jak nie mam. Złoto tak naprawdę, taka cieniutka warstwa złota nie jest taka droga, jak się wydaje. I tutaj ten pamiętny Charizard. No ten Charizard już miał kilka reprintów. Na pewno miał w XY. Oryginał oczywiście pochodzi z base setu i ten Charizard, jeśli ktoś ma takiego Charizarda z base setu, no to jest bogatym człowiekiem aktualnie. Zwłaszcza jeśli jest w bardzo dobrym stanie, albo jakiś tam na przykład Shadowless, coś takiego. Bardzo mnie to cieszy, że oni zapakowali to w ten sposób, że to po prostu nie ma prawa się zniszczyć w tym opakowaniu. Idealnie to zrobili pod kątem kolekcjonerów. Jestem z nich dumny. I tutaj jest taka książeczka. Tą książeczkę zaraz sobie przejrzymy. Tu jest jeszcze, o, dodatki zwykłych kart Pokémon. Jakiś tam w miarę najnowszych. Chilling Rain, Battle Styles, Vivid Voltage, Darkness Ablaze. Ale to sobie też dzisiaj otworzymy, żeby było ciekawiej. Dobra, to sobie schowajmy te piękne pudełeczka z powrotem. Boosterki na razie na bok. I przejrzyjmy sobie, moi drodzy. Polskie Pokémony wyszły 4 września 2000 roku. Także ja miałem wtedy 8 lat. Niecałe 8 lat, bo brakowało jeszcze 2 tygodni ponad do moich urodzin. 8. I to są pokazane różne rodzaje kart specjalnych, które były na przestrzeni lat, na przykład Pokémon Prime. To było w Heart Gold, Soul Silver, Pokémony Level X, też to pamiętam. Pokémon danej osoby też, to jest Owners Pokémon, na przykład Psyduck Misty albo Onix Brocka. To było też w tych początkowych latach kart Pokémon, zawsze gdzieś tam nam to towarzyszyło. Mroczne Pokémony też na pewno pamiętacie, to jeden z pierwszych dodatków, który wyszedł taki z zespołem R. Tam chyba się pojawiły pierwszy raz te mroczne Pokémony. Oczywiście nie traktujcie mnie jako encyklopedii od kart Pokémon, bo nią nie jestem, także jak coś przekręciłem, napiszcie w komentarzu. Light Pokémonów, szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem. Czy przegapiłem jakoś te czasy, kiedy to było dostępne? Neo Destiny. To w tamtych czasach nie zbierałem kart Pokémon, także nie wiedziałem nawet, że istniało coś takiego jak Light Pokémony. Wow! Delta Species, to też jakoś gdzieś mi umknęło, także nie wiedziałem o istnieniu takich kart. Metalowe karty i złote karty. Pikachu VMAX. Pikachu, są takie 4 rodzaje tych Pikachu, które układają się w jedną wielką kartę. To jest Shiny Greninja. To co, jesteście gotowi na to, żeby otworzyć sobie te oto Celebrations? Ja jestem bardzo, bardzo podekscytowany. Jedziemy z tym. Zwróćmy sobie uwagę na te boosterki, w tle są startery, tutaj jest oczywiście ta ikonka, ona też była w McDonaldzie, teraz na pewno będzie dużo pytań w komentarzach. Kushi, czy to są te same karty co z McDonalda? Tak i nie, w pewnym sensie, bo no bo też mają tą ikonkę, czyli one też są promocyjne z okazji 25-lecia Pokémonów, ale tutaj są inne karty w tych zestawach, to nie są te same karty, które gdzieś tam były dorzucane do Maca w Happy Mealach, także to nie działa w ten sposób jak coś. I kody będę wam pokazywał w sumie do TCG Online, także jak ktoś to zbiera, kto pierwszy, ten lepszy. Tylko proszę was, niech jedna osoba nie bierze więcej niż jednego, dobra? Gang dzwoneczka, podzielcie się z innymi. Jak zebraliście jeden kod, napiszcie w komentarzu. Nie bierzcie kolejnego, niech ktoś innego weźmie, dobra? Nie wiem, ile się przekłada w tej serii, nie sprawdziłem. Także zobaczmy najpierw. O tak. I Veltal. Palkia. Rockets Admin. I Profesor Research. Piękny jest ten profesor. Zbieram takie karty trainerków, full arty, także to sobie włożymy do koszuleczki. Muszę poprosić następnym razem Lootquest o przysłanie mi kolejnych koszulek, bo już zostały mi tylko moje pamiątkowe z Lili z Centrum Pokémon w Japonii. Tutaj jeszcze trzeba brać pod uwagę, że mogą trochę zmaleć te ceny w miarę jak ludzie będą otwierać te paczki coraz więcej, to wiecie, podaż może przewyższyć popyt, ceny trochę spadną, potem na przykład skończą dodrukowywać, no to znowuż popyt przewyższy podaż, no to znowu wzrosną. Ekonomia. Powinni tego uczyć w podstawówce. Niestety w Polsce niejednokrotnie uczą dopiero na studiach. Zekrom? Piękny jest. Coś wspaniałego. Wygląda jak taki rysowany, szkicowany ołówkiem, co? Reshiram też. Przepiękny. I research profesora. Zrzuć swoje karty i weź 7 kolejnych. O to właśnie chodzi w każdej karciance, żeby jak najwięcej przemielać kart przez to, co trzymasz w ręce, bo zawsze może trafić się coś przydatnego, co chcesz zagrać, nie? Pusterek. Trzeci. Wow. Powiem wam, że jaram się mega. Doznałem szoku w 2000 roku, można powiedzieć, kiedy wyszły po raz pierwszy Pokémony. Czyli co, to się w ogóle nie przekłada w tym zestawie? Powinienem takie rzeczy sprawdzać przed odcinkiem. Groudon i Team Magma. To jest Courtney, kojarzę, a tego typa zapomniałem, jak ma na imię, jakieś japońskie imię. Ale niedawno sobie przechodziliśmy Omega Ruby na kanale, nie wiem, czy pamiętacie. Cosmog Lily. Jakie w ogóle są piękne te artworki, wybrali same najpiękniejsze artworki naprawdę od tego zestawu. Rocket Zapdos! Jaka nostalgia!
Sam fakt tego układu karty, to jest jeszcze ten sam układ mniej więcej co w base secie, budzi we mnie te uczucia nostalgiczne, ale samej tej karty ja nie pamiętam. Natomiast on wygląda, zobaczcie, jakby był narysowany, nie wiem, no przez takiego powiedzmy siedmiolatka, nie? Nie chcę tutaj disować pana Shinichi Yoshidy. Pewnie miał jakiś tam swój zamysł artystyczny i stworzył to jakąś tam metodą artystyczną. I wydaje mi się, że w tamtych czasach też rysowanie było trudniejsze, no bo może musieli to malować ręcznie, a nie na komputerze, nie wiem. Lunala i w tle też Lili, ulubienica fanów. Kurczę, w tym dodatku wszędzie Lili. W Japonii te karty z Lili, ich ceny biją rekordy. Chyba to jest ulubiona postać wszystkich fanów Pokémonów. Dobra, to znowu nic nie przełożyłem, ale chyba jest okej, bo i Veltal, Palkia, Groudon, którego już wcześniej widzieliśmy, i Surfing Pikachu V-Max! Jaka faza, surfujący Pikachu! Była taka karta surfujący Pikachu, natomiast surfującego Pikachu V-Max. O, tutaj jest ta ikonka. Nie wiem, czy graliście w Pokémon Yellow kiedykolwiek. To tam, jak jest opening screen, to właśnie widać takiego Pikachu, który surfuje. Tyle leci taka fajna piosenka. A to jest pewnie ten statek z Pokémon Yellow i w ogóle z pierwszej części. SS Ann. W polskiej wersji anime chyba z jakiegoś powodu SS przetłumaczyli jako święty, że święta Anna, a SS to po prostu znaczy steamship, czyli statek parowy. No ale okej, okay, tak im to wyszło. Czemu nie? Ale dużo jest takich błędów w tłumaczeniach jakichś bajek, zwłaszcza starych. Życie. Piękny jest. Ktoś dzwoni do mnie, dajcie chwilkę. Siema Cezary, wiesz co, nie mogę teraz rozmawiać, bo robię film, wiesz? No, trzymaj się. Dzięki, cześć. Mój menadżer Cezary na mnie dzwonił. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Uważam, że powinienem ten odcinek zrobić taki bardziej nostalgiczny, bo podzielę się z wami moimi uczuciami teraz. Wiem, że to takie, wiecie, faux pas może, ale chcę z wami się tym podzielić. W tym momencie moje uczucia się tak zmieniają z ekscytacji bardziej na nostalgię, bo jak patrzę na te artworki, to nawet te, których sam nie pamiętam z ubiegłych lat, na przykład tego Reshirama, nie kojarzę go w ogóle, to samo to patrzenie na te starsze Pokémony i na te starsze karty wyzwala we mnie takie wspomnienia niesamowite. I też powód w ogóle, dla którego ja założyłem kanał o Pokémonach, jest taki, że ja kochałem Pokémony jako dzieciak. Po prostu byłem takim maniakiem Pokémonów, że bez kitu naprawdę aż uwierzyłem, że zostanę tym trenerem Pokémonów. Nawet nie wiem, jakim cudem w ogóle mogłem myśleć, że to jest naprawdę. Ale musiałem być niesamowicie wkręcony, sami przyznacie. I zbierałem wszystko, co było z Pokémonami. Jako dzieciak to było naprawdę coś niesamowitego dla mnie. Uwielbiałem Pokémony. Byłem jedną z takich niewielu osób, nie mówię tego, żeby się chwalić albo żalić, tylko mówię to jako taki po prostu fakt z mojego życia. Byłem jedną z niewielu osób, które na przykład 10 lat później, czyli w latach powiedzmy 2010, dajmy na to, dalej lubiły Pokémony i dalej się interesowały Pokémonami, bo nawet dzieciaki już w tamtych czasach nie interesowały się Pokémonami, bo gdzieś tam ten hype opadł, przestali to puszczać w telewizji i zwłaszcza też ludzie no mojego pokolenia też już się nie interesowali, bo już dawno jakby zmienili zainteresowania i tak dalej. Natomiast ja dalej bardzo lubiłem Pokémony i mam takie zdjęcie, ostatnio wysłał mnie Hikomikos, gdzie organizator mistrzostw Polski w Pokémonach znalazł takie stare zdjęcie, gdzie ja jestem tam grający w karty Pokémon. 10 lat temu, ponad 10 lat temu było robione to zdjęcie. Obok jest mój kolega Brunon i osoby, które dalej się interesowały Pokémonami, były naprawdę nieliczne, mało było takich osób. Ale ja byłem taką osobą, bo zawsze mega kochałem Pokémony i nigdy mi to nie przeszło. Teraz czuję się mega nostalgicznie, patrząc na te Pokémony. Kiedyś chciałem zrobić taki film o takiej karcie, nie wiem gdzie ją teraz mam, musiałbym poszukać. Jako dzieciak pamiętam, że zawsze chciałem mieć taką kartę z Articuno. Nie wiem, czy wiele z was pamięta te lata 2000-2001, gdzie była ta największa mania na Pokémony w Polsce. I wtedy takie boosterki kart Pokémon sprzedawały panie w kioskach. Nie wiem, czy pamiętacie te takie kioski ruchu z taką żelazną kratą. Gdzie nie, gdzie dalej są takie kioski, powiedzmy, stare. U mnie na osiedlu była taka pani, która sama otwierała te boostery i brała najrzadsze karty, wystawiała je na oknie kiosku i sprzedawała na sztuki je drożej, nie? Żeby sobie zarobić dodatkowo. I pamiętam, tak mega, mega mi się podobała taka karta Articuno Holo z jednego z tych pierwszych dodatków, ale kurczę, no jakoś nigdy nie zebrałem się i nie kupiłem. Pamiętam, że kosztowała 14 zł wtedy i tak żałowałem potem przez wiele lat, że jej nie kupiłem, że jej nigdy nie miałem. I wiecie co? I parę lat temu zamówiłem sobie tą kartę na eBayu. Gdzieś ją mam w tym momencie. Ciekaw jestem, ile teraz jest warta po paru latach, bo to było jeszcze przed tym całym ponownym nakręceniem hype'u na karty Pokémon. W sumie powinienem sobie sprawdzić. Dobra, wiem, gdzie zostawiłem tą kartę. Na następny odcinek ją przyniosę, wam pokażę tego Articuno, którego sobie kupiłem po latach. Pamiętam, największa dla mnie taki haul zakupowy jako dzieciak, gdzie wydałem najwięcej pieniędzy na zabawki, to było właśnie jak miałem komunię. Dostałem 100, nie pamiętam, czy od babci, czy tam od wujka, czy
no po prostu dostałem stówę, w ogóle jaki piękny obrazek, nie? I od razu poszedłem wydać tą stówę, kupiłem za wszystko karty Pokémon. Chyba kosztowały wtedy 10 zł, także to wyszło 10 boosterów w kiosku właśnie. Ale już nie mam tych kart z dzieciństwa, niestety gdzieś tam przepadły mi. Prawdopodobnie rodzice wyrzucili je gdzieś tam po paru latach, jak przestałem się na jakiś czas tym interesować. No niestety, no tak to pewnie większość rodziców tak robiła, że gdzieś tam jakieś były stare zabawki, z których myśleli, że dziecko wyrosło, no to gdzieś tam przy okazji porządków wyrzucali. Ale nie mam żalu, kto by się, słuchajcie, domyślił, że po tylu latach na przykład te karty dalej będą kolekcjonerskie i dalej będą coś warte, nie? Wiadomo, że to nikt by tego nie przewidział. Kyogre, Cosmog, Lugia i znowu Solgaleo. W ogóle ten Luxray tak mi się podoba, że wsadzę go też do koszulki. Ten typek jest z czwartej geny z Sinnoh. Fajnie, że niedługo wychodzą te remake'i czwartej geny na Switcha. Ale moja pierwsza gra Pokémon to było oczywiście Pokémon Yellow. Grałem w te gry czarno-białe na Game Boya, tego starego Game Boya, nie Game Boya Color, ale po latach dopiero, po latach go sobie zagrałem w Pokémon Green, japońskie. O, Venusaur! Jest i on, słuchajcie, jest i Venusaur z base setu! Co jest najlepsze? Mam go! Mam go z base setu też, tego Venusaura. Także teraz mam też reprinta, słuchajcie, wow! Piękny jest. Tyle nostalgii naraz, słuchajcie. Miałem na filmie taki, na kanale taki film, jak nie widzieliście, koniecznie obejrzyjcie, że otwieram właśnie booster base setu sprzed 20 lat i tam trafiłem tego Venusaura prawdziwego z base setu, także to jest taki mój święty graal mojej kolekcji, można powiedzieć, moim zdaniem. Także fajnie, że trafiłem teraz też jego reprinta. I tutaj jeszcze profesor, research profesora. I zapomniałem, o czym mówiłem, aha, o mojej pierwszej grze Pokémon. To było Pokémon Yellow. I teraz nie zjedzcie mnie za to, że tam piractwo, sratatata, ale to były trochę inne czasy. I nawet wtedy, jak się chciało kupić grę, to się nie jechało do sklepu i nie kupowało gry. Bo jak na przykład gra kosztowała w sklepie 200 zł, powiedzmy, twój rodzic zarabiał w pracy 600 zł miesięcznie, no bo wtedy się tyle zarabiało, no to by ci nie pojechał, nie kupił gry, no nie? Reshiram i Pikachu. Piękne są. Oba są przepiękne po prostu i ten Pikachu to jest dla mnie mega nostalgia, bo ja go tak pamiętam i tak go lubiłem wtedy. Zawsze jak trafiałem Pikachu, tu macie kodzik, był taki mega sympatyczny. Czemu oni właśnie zmienili tego Pikachu, nie? Z takiego grubszego na chudszego. Po prostu to jest taki fat shaming, słuchajcie, już 20 lat temu. Było coś takiego jak fat shaming. Ta karta jest piękna, mega mi się podoba, jestem podjarany na 1000% i zobaczcie, jak się w tą stronę trochę przychyli, tak na zielono się podświetlają te jego oczy, teraz powinniście to dobrze widzieć na kamerze. Coś pięknego, idealnie to odwzorowali. Jestem pod wrażeniem naprawdę tego Celebrations, słuchajcie, mam nadzieję, że niedługo przyjdą moje kolejne rzeczy, które zamówiłem sobie z Celebrations i będę miał okazję jeszcze więcej tego tworzyć na kanale, bo to jest dla mnie naprawdę najfajniejszy dodatek od czasów XY. Evolutions. No i nie skończyłem opowiadać o tej mojej pierwszej grze Pokémon. To był właśnie przełom lat 2000, lat 90. i 2000, czyli tam 2000 rok, się jechało po prostu na giełdę, nie? Jak Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej, to tam nie było jakichś szczególnych praw przeciwko kopiowaniu po prostu gier. I w szkole, pamiętam, w szkole podstawowej bodajże numer 1 w Szczecinie, w sobotę jak się przyjeżdżało tak o 10, to była giełda. I na tej giełdzie stawali po prostu studenci i sprzedawali pirackie płyty z pirackimi grami za Mazenta V. I kupowało się te gry po 20 zł. Po prostu jakieś, jak wychodziły nowe gry, dwie dyszki i miałeś tą grę na bazarku albo właśnie na giełdzie. No, mało kto wtedy mógł sobie pozwolić, żeby kupić prawdziwą grę. Ale akurat Pokémon Yellow nie dostałem na giełdzie, tylko kolega z klasy w podstawówce, taki Maciek, zgrał mi na dyskietce. Kto wie, co to były dyskietki, słuchajcie. Kto wie, co to były dyskietki, takie plastikowe. Dyskietka miała chyba z 4 MB może pojemności, nie pamiętam dokładnie, ale pewnie coś takiego. I na tej dyskietce zgrał mi właśnie emulator Game Boya Color i Pokémon Yellow. I to było w roku 2000 właśnie, krótko po tym, jak Pokémony wyszły w telewizji. I to była moja pierwsza gra Pokémon i moja pierwsza po prostu możliwość zagrać w Pokémony, bo nie wiem, czy ktoś w mojej klasie miał Game Boya w ogóle, no bo tak jak sobie wyobrażacie, no jeśli rodzice zarabiali na przykład 600 zł, bo tyle się wtedy zarabiało, a Game Boy kosztował nawet nie wiem ile wtedy, pewnie kilkaset złotych, no to raczej to było nierealne, żeby ktoś miał dostać Game Boya naprawdę, nie? Chyba że miał po prostu no bogatych rodziców. Ale super czasy, pamiętam te emulatory i chodzenie z dyskietką też do mojego sąsiada, takiego Piotrka z drugiego piętra. Pozdrawiam go, jeśli ogląda w tym momencie. I chodziliśmy z bratem do sąsiada z dyskietką na przykład właśnie i prosiliśmy go, weź mi zgraj jakąś gierkę fajną na dyskietkę, nie? Bo były już wtedy płyty CD, ale na dyskietkę można było nagrać i potem ponownie wymazać i znowu coś nagrać, nie? I jeśli były takie małe gry, które mało ważyły, na przykład właśnie na Game Boya albo jakieś inne emulatory, konsol typu Neo Geo albo jakieś tam
Nintendo czy Super Nintendo, no to po prostu się zgrywało to na dyskietkę i na dyskietce się grało. W sensie potem na dyskietce się zrzucało na swojego kompa i się grało w ten sposób. Tą kartę pamiętam, to była chyba jedna z takich bardziej pożądanych kart. I raz na turę przed twoim atakiem możesz wybrać dwie karty z twojej ręki, położyć je na dole twojej talii i potem dobierasz karty, aż masz 6 kart w ręce. No właśnie, jeśli nie miałeś tego 4 sztuk w talii w tamtych czasach, no to przegrałeś, byku. Nawet jak ktoś miał talię w ogóle nie pod walczące pokemony, tylko na przykład pod ogniste, nie wiem, trawiaste, cokolwiek, i tak wrzucał tego 4 sztuki do talii, byle móc dobierać karty po prostu co turę. Także to jest dla mnie też dosyć nostalgiczna karta, natomiast to jest już z tego mojego takiego drugiego okresu jarania się pokemonami. W drugiej klasie podstawówki byłem, jak wyszły pokemony, no bo to 4 września, no to już 4 dni po moim pójściu do drugiej klasy podstawówki, jak mniemam. I wtedy się jarałem mega. Może rok, może 2 lata, a potem oglądałem, aż się skończyło anime po prostu na Polsacie, czy tam TV4, już nawet nie pamiętam, chyba na Polsacie. Na początku było na Polsacie, a potem chyba jeszcze leciały dalej kolejne sezony na TV4, czyli właśnie chyba się te polskie anime skończyło wtedy, w tym momencie, jak był sezon Master Quest bodajże, czyli 5 sezon anime. No i jak przestali puszczać, no to ja przestałem oglądać, tak? No bo już nie miałem na czym oglądać. Potem ileś tam czasu później na Disneyu czy tam jakimś Jetixie puszczali też te Ruby i Sapphire, ale to jakoś przegapiłem, bo nie miałem kablówki, także nie mogłem oglądać nawet czy to Jetixa, czy Disneya niestety. Już nawet nie pamiętam. Na początku to było na Jetixie, a potem chyba na Disneyu. Jakoś tak to było. No i tak to wyglądało, że parę lat miałem przerwę, a potem właśnie znowu powróciłem do interesowania się Pokemonami, właśnie jak telefony komórkowe z kolei trochę się rozwinęły i można było znowu grać te stare gry z Game Boya na telefonach z systemem Java. To jeszcze nie były te telefony, co teraz są z systemem Android, tylko po prostu nawet jeśli miałeś Javę, to i tak można było znowu zainstalować emulator i sobie pograć, i to mnie trochę też zainspirowało potem, żeby zainteresować się innymi grami, na przykład na Nintendo. Po latach mam Switcha, 2DS XL, Game Boy Advance też sobie kupiłem, Game Boya Color też sobie kupiłem. Tak to jest, także ja wiem, że dużo ludzi nie popiera piractwa, ale to były trochę inne czasy i troszkę, no wiecie, inaczej było z kasą wtedy w Polsce, w większości rodzin. Plus tak naprawdę efekt tego jest bardzo korzystny dla w ogóle Pokémon Company czy Nintendo, bo gdyby ludzie nie grali w tamtych czasach na emulatorach, czy chociażby na Pegasusie, nie? Słynnym. Pamiętam, że Pegasus był u mnie w świetlicy, w podstawówce. I zawsze była mega kolejka, żeby zagrać na Pegasusie. Albo ludzie grali w Contra, albo grali w Mario. I była codziennie po prostu panie włączały tego Pegasusa, bo no wiecie, wtedy nie musiały się zajmować dziećmi, tylko wszyscy ustawiali się grzecznie w kolejkę i każdy po jedno życie grał, nie? W Mario albo w Contra. Też oczywiście nielegalnie. Pegasus to była jakaś ruska, czy chiński, nawet nie wiem, pewnie ruski klon Super Nintendo, ale w tamtych czasach, no nie wiem, czy ktoś w Polsce miał prawdziwe Super Nintendo. Może jeśli tam ktoś miał bogatych rodziców, to może się zdarzyło, ale raczej albo ktoś miał Pegasusa, albo po prostu emulator jakiś na kompa, chociaż że ludzie mieli Game Boya, to się zdarzało. Pamiętam jeden typek na obóz, jak pojechałem z podstawówki, to miał Game Boya. Ale akurat nie miał Pokemonów, tylko miał Lucky Luka. Jedną grę miał tylko. Takie wspominki mnie naszły. Słuchajcie, otwieram już te boosterki z innych dodatków, które gdzieś tam są, tutaj się 4 przekłada. Skończyłem otwierać te Celebrations. 17 boosterów, przyleciałem przez nie szybko, jak przez normalnie nie wiem co, jak papież przez Giewont. Ale piękne są te karty i mam ochotę po prostu otworzyć ich więcej. Także myślę, że więcej się pojawi odcinków z tego na kanale. Jeśli jesteście ciekawi, koniecznie zostawcie łapę w górę, bo to daje mi też motywację, żeby robić kolejne filmy z kart Pokémon. Niestety te filmy z kart Pokémon, no różnie jest z wyświetleniami. Niektóre mają po latach na przykład ponad 100 tysięcy wyświetleń, a nieraz rzucę film z kart Pokémon i ma takie, powiedzmy, 30 tysięcy wyświetleń. Nie mówię, że to jest źle, ale bywa różnie, także na pewno jeśli zostawiacie łapę w górę pod danym filmem, to bardzo mi to pomaga i też motywuje mnie do robienia więcej filmów z kart Pokémon, bo po prostu no nie zawsze jakoś dobrze je tam algorytm wypromuje. Tak to po prostu jest, że nie zawsze ludzie się zainteresują kartami Pokémon, bo to jednak nie jest dla wszystkich. Nie wszyscy lubią czy mają kasę wydawać na karty Pokémon, nawet w dzisiejszych czasach, 20 lat później. Nie każdego stać, żeby sobie kupować karty Pokémon, na przykład tak wywalać po prostu swoje ciężko zarobione pieniądze na jakieś tam kawałki kartonu, rozumiem to. Ale niektórzy na przykład lubią po prostu oglądać filmiki z tego, a sami nie zbierają, ale po prostu ich to relaksuje, jak oglądają po prostu takie unboxingi, więc fajnie by było, jakbyście zostawiali łapę i gdzieś tam by te filmy docierały do większej ilości osób, to byłoby spoko. Jeśli macie jakieś swoje wspomnienia z
starych czasów Pokémonów, no to ten film jest idealnym miejscem, żeby się nimi polecić, podzielić. Czy to jako dzieciaki graliście w Pokémony, zbieraliście 20 lat temu, oglądaliście w Polsacie, czy cokolwiek, napiszcie jakieś fajne komentarze, na pewno przeczytam i zostawię serduszka, bo dla mnie właśnie, o, Beauty, nie miałem tej karty, fajnie, pójdzie do mojej kolekcji trenerów. Dla mnie ten film właśnie i ten dodatek Celebrations jest bardzo nostalgiczny. Bardzo podobne nostalgiczne uczucia miałem otwierając Base Set, czy otwierając XY Evolutions parę lat temu, które też były takimi reprintami Base Setu. Ta nostalgia we mnie naprawdę jest silna do Pokémonów i to jest jedno z takich moich chyba ulubionych wspomnień z dzieciństwa w ogóle. Spieszenie się ze szkoły po zajęciach i biegnięcie do domu, bo zaraz będą Pokémony w telewizji na Polsacie. I rano przed szkołą oglądanie jeszcze drugi raz tego samego odcinka, bo chyba na następny dzień puszczali powtórkę z tego co pamiętam. Zbieranie tych kart Pokémon, kupienie za kasę z komunii, granie w te Pokémon Yellow na kompie, na dyskietce od Maćka. Dobre rzeczy, nie? No bo różnie tam wiadomo. W dzieciństwie śmiało fajniejsze momenty i mniej fajne, ale to były właśnie te fajne. Także to wspominam niesamowicie dobrze. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, 25-lecie Pokémonów. Ćwierć wieku, słuchajcie, ćwierć wieku. Jak weszły Pokémony w Polsce, to miałem 8 lat, teraz mam 29. Niesamowite, co? Huch. Obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale i zostawiam linka też w opisie do całej playlisty z moich openingów kart Pokémon. Tam jest kilkadziesiąt filmów. Jak się zainteresowaliście, można obejrzeć. Dzięki wszystkim. Łapa w górę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.